Trwa remont kolejnych neogotyckich wieżyczek Tczewskiego mostu przez Wisłę. Jeszcze wiosną wykonawca wkroczył na plac budowy. Co udało się zrealizować do tej pory? Zgodnie z umową dwie z trzech remontowanych wieżyczek powinny być na ukończeniu pracy związane z ich rewitalizacją do końca tego miesiąca, z ostatnią z wieżyczek do końca listopada. Pewne opóźnienia prac dostrzegamy, interweniujemy u wykonawcy, aby wykorzystując pogodę, która w tej chwili pozwala na prowadzenie tych prac, zintensyfikował swoją działalność tak, żeby rzeczywiście dochować terminów umownych i nie było konieczności sporów. Urzędnicy z tczewskiego starostwa chcą teraz pozyskać środki na remont filarów i łącznika między parą wieżyczek od strony miasta. Posiadana przez nas dokumentacja dotyczyła i dotyczy zarówno przebudowy wieżyczek, jak i filarów. Rozpoczęliśmy od tego, co w pierwszej kolejności wymagało interwencji najszybszej ze względu na najgorszy stan techniczny, czyli wieżyczki. Dokumentacja, jak wspomniałem, jest, więc będziemy już jesienią tego roku ubiegać się o dofinansowanie ze strony Ministerstwa Kultury na dokończenie prac związanych z łącznikiem pomiędzy wieżyczką numer 1 i numer 2 oraz filarów pod wieżyczkami 1, 2, 3 i 4. Jeżeli środki, które Ministerstwo Kultury przeznaczyłoby na dofinansowanie przewidywanego przez nas pełnego zakresu prac będzie na tyle duże, żebyśmy mogli całość zadania zrealizować w przyszłym roku, to zrealizujemy. Prace na zabytkowych wieżyczkach odbywają się pod nadzorem konserwatorskim. Jakie wyzwania z tego tytułu stanęły przed ekipami remontowymi? Wyzwań było mnóstwo. Jest odtworzenie dużej części tego, co zostało zniszczone, czyli wszystkie stropy, schody, to co zostało zniszczone, wszystkie przemurowania, które trzeba zrobić ze względu na spękania całych ścian, murów, wymiana cegieł, wymiana kamieni, elementów kamiennych. No i taką dla mnie takim wyzwaniem konserwatorskim było odtworzenie tej glazury w kolorze fioletowym, która się tutaj znajduje. No po kilku próbach udało się odnaleźć taką żywicę i taki kolor, żeby to faktycznie scalić kolorystycznie i odtworzyć tak, jak powinno to wyglądać. A co z napisami na cegłach, bo miłośnicy historii dopytują się o to, czy one zostaną zakryte, bo to jednak ciekawe świadectwo historii tego mostu. Oczywiście one są świadectwem historii, więc nie oczyszczamy ich, tylko jakby oczyszczamy brud, który się między nimi znajduje. One zostają jako świadek historii. Jeszcze jest jedna sprawa, którą tutaj poruszyłam i udało się jakby przekonać inwestora do zachowania śladów po strzale. To są takie elementy, są one zabezpieczone, natomiast na elewacji ściany na zewnątrz widać, że to ten obiekt przetrwał swoją historię. W listopadzie 2012 roku zakończył się remont pierwszej z czterech istniejących wieżyczek. Remont łącznie z nadzorem autorskim i konserwatorskim kosztował 631 tysięcy złotych, z czego dotacja pozyskana z resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 500 000.